Siemaneczko panowie i panie, tutaj Andrzejko z Elbląga, nagra jakiś filmik, ale nie jest za wesoło, nie nagrywałem, bo nie miałem czasu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie z mojego kanału i oglądających panów, panie, dzieci, młodzież, wszystkich. Panowie, u mnie jest tragedia w Młodych Pocztowych, zaraz wam wszystko powiem. Specjalny środek, kolejny środek przyszedł, albo będzie stanąłem na uszach i musi teraz pomóc. Zaraz dieta z błotem i do tego probiotyk. Nie mam czasu na gołębie, bo naprawdę wczoraj się położyłem o godzinie 13, wstałem dzisiaj o 6 rano. Teraz tak panowie, pierwsze adeno bardzo mocno dostały coś takiego. Nie pomogło. Dostały coś takiego. Nie pomogło. Dostały z tym. To jest bardzo dobre. Dostały komplet, nie pomogło. Cały czas dieta była walona, nie pomogło. Dostały dzisiaj respiratora 3. Specjalnie sprowadzony z Niemiec, nie pokażę jak to wygląda. Woda wygląda jak czerwona Mary, jak krew. 5 gram na 2 litry wody, zaraz wam pokażę. Dużo gołębi mi odeszło w świat, nie zdążyły iść do bigosu i to dobre gołębie poszły. Zobaczycie zaraz jak to wszystko wygląda. Tu im robię 2 kilo karmy, tylko dieta. Czaposze dzwonią, Czaposze, kolega od Czaposzki dzwoni, nie mam o jak rozmawiać. Wysłałem im tam, później wam pokażę filmik jak gołębie padały. Wczoraj mi zdechło, nie wiem ile, dzisiaj 5 wyrzuciłem. Gołębie padają na nogi, ale ja respirator im podałem. Dzisiaj 4 litry respiratora, gdzie jest ten probiotyk? Tutaj, zaraz pauzę, otwieram probiotyk. Probiotyk tak wygląda, posypany na karmę. 2 łyżki na 2 kilo karmy. Nie ma tutaj co ściemniać. U Andrzeja jest tragedia, jest chira taka, że jeszcze takiej nie miałem. Ktoś przeknął te gołębie pocztowe. Panowie, jest tragedia. 18 gołębi dzisiaj, do dzisiaj już padło. W środę ostatnio, 2 tygodnie temu otworzyłem, leczę już je 1,5 tygodnia, nic nie pomagało. Kolega z Niemiec, nie gołąbek, ale inny specjalny środek mi sprowadził. Dzisiaj dojechał, musiałem wyjechać tylko po ten środek. To jest respirator 3, może jak ktoś będzie wiedział. Po rozrobieniu jest czerwony. Czekajcie, wsypię to, idziemy do głębi. Jest tragedia. Jestem panowie, zaraz wam pokażę. Szczepionki dojechały, 16 sztuk szczepionek dojechało. Mam już szczepionki ponad tydzień czasu. Kupiłem takie auto do roboty. No możliwe, zaraz wam pokażę. Piesiaki rosną, zobaczcie, syf mam w chacie. Żona w szlafroku. Nie pęka, nie pokażę ci kochanie. Szczepioneczki są gotowe, RP, ale nie możemy zaszczepić. Tu są szczepionki w lodówce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem sztuk jest. Było ich 12 czy 16. Kolega zamówił i też odebrał ciączka. Tak, asfiory. Dzisiaj jadą na szczepionkę, karty, wszystko jest na wariackich papierach. Ja zaraz lecę na Warszawę. Karma idzie. Dieta, a tutaj moje asy tak latały, że się nalatały. Zobaczcie. Raz, 11 sztuk. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jeden już spadł, musiały psy zjeść, bo było 11. Widzicie? Jest taka chira, że jeszcze takiej chiry nie miałem. I o co chodzi? Tylko w pocztowych. Kto się przeklnął? A klątwę dzisiaj odrzucamy. Murzyny Budapeszty, zajebiście. Wszystko rośnie, nawet nie obrączkuje. Nagram, mówię wam filmik. Dzisiaj byłem na rynku. Jacek brodę zgolił. Nie poznałem go, bo na brodzie był pocztowe opuszczone staruchy. Otworzyłem je. Otworzyłem je. Do gołębi tylko wpadałem jeść. Wody czy antybiotyk. U murzynów jest wszystko w porządku. Ale u pocztowych młodych jest tragedia. Pozamykane są woliernie. Nie ma wyjścia. Zaraz zobaczycie. Tu jest elegancko. Wszystko w porządku jest na tym gołębniku. Takie młodziaki rosną. Co pipka? Masz tutaj troszeczkę. Macie tutaj troszeczkę. Masz troszeczkę. Nic po lotach nie doleciało. Może jeden albo jeden chyba wrócił. Ale zobaczcie tutaj co jest. Tu jest tragedia. Dostały. A zobaczcie czerwone jak siedzi. Niektóre na nogi padają. Niektóre na skrzydła. Biały jak. No nie jest ciekawie, nie jest ciekawie, było ponad 100 ich, mam jeszcze tam z 30 sztuk. Z 30 sztuk jeszcze mam. Karma z probiotykiem, zobaczcie jakieś piochy. Widzicie? Niektóre są, ten jest zajebisty. Od pana Zbyszka. Zbyszku, ten jeden twój przetrwał, 4 twoje przetrwały, jeden padł z 5.
Dwa czerwone są jeszcze twoje. Arka czerwone, dwa odeszły w świat. Są niektóre, zobaczcie. Widzicie? Ale powinno, gwarancję, że po trzech dniach. Tutaj okie, widzicie? Tam jest też siwy. Tutaj, no nie są ciekawe, młode. Czerwona Mary jest podana. Pić piją, apetyt mają średni. Od Przołowskiego prezesa dostałem 11 sztuk. Tak, 11 sztuk, ale dostał ode mnie prezent mały, niedrogo. Nie kupiłem tych gołębi, ale coś mu dałem, żeby nie przekręciło ich. Za darmo te gołębie, wiecie jak to. Za te 5 też muszę browarki zapłacić. Dobrze, leper gołąbek mi nie dały rady dojechać, bo by też je przekręciło. Bateria słabą, panowie, nie wiem czy dogramy, bo widzę, że już jestem. Dogramy tyle, co dogramy. Leperek mi zmonstruje jakiś rozpłodzik. Powiedział, żebym się nie martwił. To jest bardzo w porządku. Człowiek pochodzenia polskiego, kraju niemieckiego. Leperek pozdrawiam, czyli gołąbka z Niemiec. Damy radę nimi. Miałem już je wszystkie zlikwidować, pozabijać, spalić to na kupę, na żywca. Bo już miałem nerwice. Zobaczcie. Ale wsanem na uszach, postaram się. Zobaczcie jak ten od kolegi z Młynar. Jeden tylko został, jeden poszedł stąd na WG. No coś się wpieprzyło tu i tyle. Ale postaram się je postawić na nogi. Nie ma takiej opcji, muszą stanąć na nogi gołębie. Tu mam od Grzegorza płowy i siwy, jest bardzo dobry. Zaszczepiony, żyje. Ja szczepionek nie miałem, tu jest od kolegi Zbyszka. Tamten czerwony też jest dobry. U Zbyszka są 4, jeden jest tego słabszy. O ten, o Zbyszku ten jeszcze, ale teraz już ma. Mam czerwoną Mary sprowadzaną z Kolumbii. Powinny stanąć. Powinny, aby się tylko napiły. 4 litry rozrobiłem. Kolega ten, co mi powiedział, żebym 2 litry rozrobił. Tam śpi jeden jeszcze w rogu. Panowie, dużo jest naprawdę gołębi. Widzicie, na nogi padają na nogi albo się wywracają. Jeszcze coś może, jak nie napije się, to może jeszcze coś padnie, nie? Nagramy do 10 minut. Jest katastrofa w gołębiach pocztowych. Będę miał dla was niespodziankę. Rozpieprzam kurnik, stamtąd wyjeżdża. Kurnika tu nie będzie. Zamawiam gołębnik w linii prostej. Będzie fajny gołębnik. Nie wiem ile jeszcze metrów. Prawdopodobnie ostatni rok tutaj młode są. Tam będzie dla młody gołębnik i tylko dla rozpłodu. Rozpłód sprowadza mi gołąbek. Matam mówił, że 12 zaobrączkowo młodych może do rozpłodu. Je wrzucimy. Zobaczymy jak to będzie. Do bigosu nie dotarły tamte gołębie. O, tu jest jeszcze płowy, bardzo też fajny. Tam mam w gołębniku jeszcze z 30 młodziaków na pewno. Panowie, urwał mi się film, czyli bateria walnęła. Ekranu nagrywałem. To mówię, dogramy po południu. Jest godzina chyba 13. Jestem spakowany, idę się jeszcze wykąpać. Lecę na Warszawę, cały mokry jestem. Zobaczcie. Andrzejko cały mokry. Pod podupie leci. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Tutaj w Chicago. Kto mnie nie widział, to jeszcze może mnie zobaczyć. Tak wygląda Andrzejko. Troszkę dzisiaj z gołębiami. Zabrączkowałem chyba z 20 sztuk jeszcze i koniec. I koniec do obrączkowania. Mówię, tu mam fajnych młodych, nie mam co się przejmować. Choroba jak choroba. Żebym był na miejscu cały czas. Ktoś przeklął. Patrzcie jaki piękny szymel. Zobaczcie jaki brzydki, strętny. Czekajcie, wam pauzę damy. Jestem. Tu mam z 20 młodziaszków. Zobaczcie, wszystko jest w porządku. Zajebiste. Rosną. Rosną. Tu zabrączkowałem taki trochę chlusek. Tu jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No i 15, o 16. 16 takich, co jest do przerzucenia. Tutaj jest chyba z 12. Jest, młodych jest. Tu mam takie pierdziawki. Zobaczcie. Tu jest pięknie, wszystko elegancko. Tutaj o 2 takie. Tam jest 3 na tym. Tu jest skaz 12 ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10 na pewno. Albo z 12. O, tu dwóch nie widziałem, też zaobrączkuję. Czy co to są? Nie, to są weszwance. To są weszwance, młode. Skakuj. Tam są murzyny nieobrączkowane. Te co już na jajkach siedzą, to są jajka do wyrzucenia. Tego gołębie, nie wiem, na dniach je wyślę. Na dniach je zaszczepię.
Mam szczepionki. Te pójdą do zaszczepienia, a tamtym dajemy. Kura mi siedzi na jajkach, jedna i druga. Zajebiście. Pokażę wam. Gęby już są niewypuszczane nawet na kratę. Czasu brak, żebym był codziennie. A dlaczego się tak stało? Już wam tłumaczę. Upały bardzo mocne. Gęby były pod zaciągiem. Wody nie było na zasięgu. Nie wiedziały jak wejść. Zestresowały się. Adeno się wpieprzyło. Po adeno się wpieprzyła jakaś, nie wiem, krzywica, strywica. Ale co mam tu nie pokazać? Są u drugiego pocztowych. Tak jest. To się nie wszyscy przyznają. Ja mam to w dupie. Tutaj dwóch nie zaobrączkowałem, ale kupiłem się obrączkę dziesiątkę. To ma jedną obrączkę ma kaczki Oli Elbląg, a drugą ma panowie dziesiątkę. Ale mam na karty, dlaczego będzie leciało. Tu mam tylko trzy młode albo cztery. A tu jeszcze jest taki. Ale chyba to jest zaobrączkowany. Jo. Zobaczcie jaki fajny. Jest tych młodych. Tu tylko cztery są. Tu trochę się nakluło. Tu chyba sześć jest. Ale to będą późne młode. Jak nie to dam do rozpłodu, zobaczę po czym. A jak nie to komuś oddam temu na moich obrączkach. Dobra, wchodzimy do gojemnika zwariowanego. Zobaczcie. Piją wodę, piją. Maluchy, żyjecie? Lekarz przyjechał. Człowiek przyjechał specjalnie z Niemiec. No nie ma już nic świętego. Zobaczymy jutro. Ponad 8, około 80 gołębi jest. Światło im możemy. Dostały dietkę. Chodź malutki, chodź. Niech piją sobie. Roz 4 litry tylko im rozrobiłem tego magicznego arbuza. Bo to jest sok z truskawek teraz, panowie. To jest czerwony, zobaczcie, sok z truskawek. Najlepszy, nie ma co się śmiać. Dzisiaj rano weszłem, to chciałem to podpalić. Ktoś przeklął te gołębie na 200%. Ale je postawię na nogi i zaszczepimy zaraz. Tu od Pszczołowskiego Jacka mam 11 sztuk. Wrzuciłem je razem o ten o. Ale on jest zaszczepiony, to ja się go nie boję. O ten też jest od Jacka. Pozdrawiam Jacka serdecznie, dziękuję mu. Im się nic nie stanie, na 100%. Jego są na różowych skupkach. Dlatego je dałem, bo wiedziałem, że są zaszczepione. Tam jest szymel, widzę. A on chyba będzie do zlikwidowania, ten szymelek. Zobaczymy jutro. Tego mi szkoda. To jest Zbyszka, gołąb. Dojdzie może. Gorsze były gołębie. Aby tylko się napiły. Nic na razie nie wyrzucam. Dam im 2 dni. Któremu nie poprawa nie pójdzie. Kolega ten, co dał mi ten środek, powiedział, że 3 dni wszystko stoi. Stoi dęba, jak wiecie co, nie? Kom. Zaraz puszczę was, za parę dni was puszczę. Tu jest piękny szymel. To jest. 5-5 mój. 5-5 mój. Zobaczymy. To tu do góry Gabi jest, czekajcie. Coś do góry Gabi, film jest. A, był do góry Gabi. Który się napił, ten się napił. Pij malutki. Nasz wraca, nie? Zobaczymy, jak to będzie, panowie. Zobaczymy, jak to będzie. Niektóre normalne, zobaczcie. Żywe, eleganckie. A niektóre przekręciło, niektóre słabsze. To Arka Szymel. Arka Szymel jest. Jeden gołąb jest tutaj, mi to na nim bardzo zależy. To jest od kolegi Zbyszka, ale widzę, że on jest dobrze, czy się trzyma. Groch na czerwonej spince, gdzie on jest? Zbyszku, pozdrawiam cię. Twój jest czerwony ten. Ten czerwony. Żyją normalnie. Ten biały to on taki ciężki jest, ale groch twój. Mówiłeś, że ten groch najważniejszy jest. Żeby mu się kurczę nic nie stało. Ale go widziałem, on był normalny, nie? Jasny groch. Szlak go nie trafił. Jak na razie, bogazie. Dobra panowie, nie przeginamy. Filmów na razie nie ma, byłem na rynku. Też mi się nie chciało nagrać. Tutaj jest tak. W hodowli. Pocztowe dzisiaj wypuszczone.
gołębnik zamawiam, zaraz wam pokażę. Tu całkiem będzie u mnie przeróbka. Przeróbka, jak w Gdańsku, przeróbka. A tutaj jest, zobaczcie. Tu jest hogiel mogiel, nic nie zdycha, nic nie prycha, nic nie ten. Rura, góra. Tak samo w tamtych gojemnikach. Przeklęte tam, też przeklęte młode. U pocztowych też jest, zobaczcie, jakie młodziaki. Wszystko żyje. Karmików, żarcia nie mają. Woda tylko, woda, szmata i rura. Zobaczcie, jak to wszystko. Widzicie młodziaki? Nie szczepione, nic nie ten. I tu jest wszystko. Ale podane jest rzęsisko, wszystko jest podane. Od czasu do czasu dostaną coś. A tam jest tragedia z tymi pocztowymi. Przeklięte dlatego. Ktoś klątwę rzucił na Andrzeja pocztowe. Ale i tak ja ją rozkminię. Andrzejko ją rozwali. Daje im tydzień czasu. I zaczynam je opuszczać, szczepić. Na dniach tam też szczepię wszystkie. Zamykam, bo pies tu nauczył się otwierać, mi panowie. Dobra, co wam mam jeszcze powiedzieć? Wszystko spoko. Wody w stawie nie ma. Pozdrawiam serdecznie. Na filmach się będziemy widzieli, ale to jeszcze trochę. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. O, pocztowe, zobaczcie. Ten kurnik stąd wyjeżdża. Tu nie będzie żadnego kurnika, żebym widział zaltanki gołębnik. Tu będzie to wszystko rozwalone, wycięte, panowie. Mam taką wizję. Tego płotu tu nie będzie. Gołębnik będzie odtąd. Odtąd będzie gołębnik. Do tamtąd, nie wiem, ile metrów. Te drzewa wycinam. Tu sobie robię gołębnik. Ola mi tam nie pozwoliła. Tu sobie robię, będą w tamtą stronę startowały. Odtąd zakurzę. Tutaj mam inną wizję. Zrobię, że będzie dobrze. Zobaczycie. A gołębnik będzie zamówiony. A kurnik, o, kurnik jest do sprzedania. 6 metrów na 2,20 za 6000 zł. Się rozbiera. Nowy. Tam gołębnik, no praktycznie teraz tylko rozpody. Kto by chciał kurnik do sprzedania, czy to gołębnik do sprzedania? 6 metrów na 2,20. Tylko golas on jest, nie ma tam nic. Będzie goły. Do sprzedania go rozbieram, likwiduję. Bo tu nic nie widzę, zobaczcie. Gołębi nie widać. To będzie wszystko rozebrane, zabrane. Pozdrawiam serdecznie. W tym roku chcę jeszcze zrobić podbitkę. Kuchnię dla żony. Jacek ma robić kuchnię. Ma przyjechać projekt zrobić. I coś jeszcze zrobimy. I jeden kredyt spłacimy. Co tam, zapieprzamy ostro. Gołębie już obcięłem obrączki. Kurę psy złapały też, ale kolega mi uchował wody. 11 sztuk gołębi poszło. Ogólnie chyba z 18 już. Tutaj są, zostaną. Widzicie? I kura do niej dorzucona. Nie przejmujemy się, nie poddajemy. Pozdrawiamy serdecznie. Moja żona tylko kwiaty kupuje i nie podlewa. Zobaczcie. Pieski! Dobra, pozdrow dla wszystkich. Do zobaczenia. Lajkować i subskrybować. I czekać cierpliwie na kolejne filmy, panowie. Będą bombowe. Będą bombowe. Żona? Czeka u góry. Dobra, panowie. Ja jeżdżam na górę, bo jakaś niespodzianka może. A jak, w majteczkach czy bez majteczek mam iść? Bez majteczek. Dobra, panowie. Pozdrawiam. Do zobaczenia, bo ja bez majteczek lecę na górę. Pozdro dla wszystkich. I zdróweczka, panowie. Pogodę już wam zamówiłem. Dubska wam troszkę przypali. Pozdro.